Dzień babci i dziadka to szczególne dwa dni w roku. Chcąc podziękować swoim dziadkom za ich bezgraniczną dobroć i pomoc w codziennych obowiązkach, maluchy z przedszkola miejskiego nr 2 przygotowały przedstawienie, podczas którego recytowały wierszyki, tańczyły i śpiewały. Spotkanie wnuków z dziadkami było niezwykle wzruszające. Występy wnuków niejednej babci i niejednemu dziadkowi wywołały łzy w oczach. Atrakcje dla dziadków zorganizowało również Polkowickie Centrum Kultury. W kinie odbył się koncert, na którym można było wysłuchać przepięknych wykonań wokalnych młodszych i starszych wnucząt. Babcia i dziadek to osoby szczególne w życiu każdego z nas. To osoby, na które zawsze można liczyć. Dlatego tak ważna jest pamięć i szacunek. Pamiętajmy o tym nie tylko w dniu ich święta, ale i na co dzień. A przecież tam wszystko zostało. Zegarek ojca, obrączka po matce. Srebrna dziesiątka z Piłsudskim. Po babci Annie złoty naparstek. I te spotkania pod balkonem. Kiedy wino szło do głowy, ty przychodziłaś taka piękna. Krokiem z lekka majowym i poznawaliśmy mowę piwoni, kiecistą mowę i bujną. Jan Sopel grał na harmonii, znaną melodię upojną.